4. Witam Państwa, dziękuję wszystkim, że jesteście tutaj. Zapraszam na taką krótką wycieczkę, aczkolwiek ona potrwa parę minut, zakończy się w pałacu. Albo to można powiedzieć, że przed pałacem, więc chwilę w milczeniu i później mam taki zestaw tekstów, który jest wyborem z moich ostatnich lektur, które są złożone w jedną całość i odnoszą się jak gdyby do bezpośrednio tego miejsca i do ludzi, którzy tutaj byli, ale i nie tylko. Coś szwankuje sprzęt, ale idziemy. Głos, bo nie wszyscy mnie słyszą. Jest teraz? Jest już. Opowiadania pomieszczone w tym zbiorze stanowią próbę zrozumienia, słuchania się w głosy docierające z jakiegoś innego miejsca, niezwykle odległego. Głosy bardzo słabe, ale ważne. Usłyszeć je można tylko późną nocą, gdy milknie bezustanny zgiełk i wrzawa naszego świata. Sprawdzałem to kiedyś na zegarku. Odbiór jest najlepszy między 3:00 a 4:45 rano. Rzecz jasna zazwyczaj nie informuję o tym ludzi, którzy pytają, skąd pan bierze swoje pomysły. Po prostu mówię im, że nie wiem. Takie jest znaczenie, tak jest znacznie bezpieczniej. Moi drodzy przyjaciele, kończy się krótkie, albo skończyło się krótkie lato. Nadeszła zima i nadeszły tajemnicze noce. Takie noce spowijające ciemną, nieprzejrzystą zasłoną naszą maleńką wysepkę z jej starymi basztami i bastionami, ma się wrażenie, że cienie poległych tutaj towarzyszy krążą szybce. Zaglądają do okien i nawiązują z nami żywymi, tajemnicze kontakty. Ale czyż my sami jesteśmy cieniami tego, czym byliśmy kiedyś? Czyż nie przeobraziliśmy się w jakieś stukające duchy? Obecnie na seansach spirytualistycznych i niewidzialne porozmywające się przez rozdzielające nas kamienie ściany. Cały ten czas myślałem o waszym dzisiejszym sporze dotyczącym niedostępnych wam wymiarów, przestrzeni wszechświata. 4., 5 i innych. Z całych sił próbowałem wyobrazić sobie chociażby 4. wymiar, w którym, jak twierdzą metafizycy, wszystkie nasze przedmioty zamknięte mogą nieoczekiwanie okazać się otwarte, do którego mogą przeniknąć istoty zdolne poruszać się nie tylko w 3 wymiarach, ale i w 4. nam zupełnie obcy. Oficjalne, nie zanotowane na żadnej mapie, być może nawet sekretne. Ścieżki wciąż połączone z możliwościami ekonomii daru. Pirackie szlaki dla wolnoduchów, znane tylko geomantycznej partyzantce sztuki podróżowania. I bardzo bym prosił o włożenie kapci. Konkretnych ścieżek. Następny cytat. Fragment. Policjant Makruskin dopiero po 2 latach patrzenia na sufit swej izby zauważył, że sieć naturalnych rys i spękań odwzorowuje dokładny teren parafii. Po kolejnych 5 latach odkrył na tej niezwykłej mapie drogę, której nigdy wcześniej nie zauważył w terenie. Była to ukryta droga do wieczności. Makruskin twierdzi, że niezwykła mapa musiała znajdować się na posterunku od zawsze, a nawet wcześniej. Zapraszam do następnego pomieszczenia. Śmiertelność może być postrzegana jako produkt uboczny funkcji. Leśnicz podczas użytkowania. Mutacja obejmuje zmiany, które są
dosłownie niewyobrażalne z perspektywy przyszłego mutanta. Zimnokrwiste, pozbawione zdolności i śnienia stworzenia, które zamieszkują wodę, nie są w stanie wyobrazić sobie oddychania powietrza, śnienia i doświadczenia siły grawitacji jako podstawowych fenomenów egzystencji. Pojawiają się nowe lęki, jak lęk przed upadkiem, nowe przyjemności, nowe potrzeby. Mutacja nie jest kwestią logicznego wyboru. Ludzkie mutanty muszą wejść w niewiadome. Wykonać krok, którego nie postawił nikt przedtem. Jesteśmy pierwszymi, którzy kiedykolwiek wpadli w to ciche morze. Zapraszam do następnego punktu. W obcym języku pod tytułem Sytuacje w sztuce. Niektórzy mnie nie zrozumieli, dyskutowali o sprawach lokalnych, a oburzony był znowu pan Ekwiński. A pan Ludwiński zauważył u mnie kryzys. Jedynie pani Urszula Czartoryska powiedziała, dlaczego się mnie czepiają. Może słusznie, bo przez 30 minut milczałem. Jedynie na początku odczytu trochę popłakiwałem. To powiedziała Anastazja Bewiśniewska. Czyż jednak pustka, która zwalnia z pełni, nie zawiera więcej rzeczywistości, niż ma jej cała historia. Zapraszam do następnego. Poniosą klęskę, czyniąc niemożliwymi przyszłe starania. Ale to samo w sobie niczego nie dowodzi. Jedynie historia uczuć lub siły woli, jedynie wydarzenia, które prowokują lub za które biorą odpowiedzialność, tylko ich konfrontacja z tym, co rzeczywiste, w rzeczywistości ukazuje cokolwiek. Tym, co się liczy w narracji każdego starania, jest kombinacja klęski i tego, co zostało osiągnięte przed, a nie sama klęska. Wydarzenie się rozwinęło, zabrało czas, nie spieszyło się. Czas zajęty przez postępowanie wydarzenia, klęski, na której ścieżce prowadzącej przez mroczną gęstość życia codziennego jest tym, co się liczy. Być może to tworzy powieściowość. Jakość klęski znaczy więcej niż fakty i podniesienie. Dlatego znaczenie się różni. Jeśli wszystko w codzienności kończy się klęską i skoro wszystko się kończy, czy sukcesy nie mogą być czasem gorszymi porażkami? Czasem klęska rodzi swoje znaczenie, swoją pozycję w codzienności. Do czego dramat może uczyć i to, co może go przebić. O spocznij, udręczony duchu. A więc, panowie, z całą mą miłością, polecam się. Co taki biedak, jak Hamlet, zdolny jest czynić, aby okazać miłość tę i przyjaźń tego. Z Bożą pomocą nie doznacie braku. Wracajmy razem, no i zawsze proszę, na ustach palce. Zwichnięty czas w przeklętym ja momencie. Rodziłem się, by leczyć to zwichnięcie. No chodźmy razem. Kontestacja nie jest wysiłkiem myśli zmierzających do zanegowania istnień czy wartości. To gest, który podprowadza każde z nich do jego granic. A przez to do granicy, gdzie spełnia się decyzja ontologiczna. Kontestować to zmierzać do sedna pustki, gdzie byt osiąga swoją granicę, a granica określa byt. Tak, Bartelli, pozostań w ukryciu. Pomyślałem, już nie będę cię prześladował. Jesteś równie nieszkodliwy i milczący jak stare krzesła. Krótko mówiąc, nigdy nie czuję się tak swojsko, jak wtedy, kiedy wiem, że tu jesteś.